Siemaneczko, dzisiaj taki szybki filmik. Chciałem wam pokazać, jak ta moja soja powschodziła lub jak nie powschodziła. Nie, ogólnie powiem wam, że jest w porządku. Później wam tam podjadę, jeszcze pokażę różnicę w sianiu moim poznaniakiem i tym Pottingerem Vitasemem, bo jest dosyć znacząca różnica. Na czyją korzyść, to się zaraz przekonacie. No ale chyba się nie trudno domyślić, że na korzyść Vitasema. No i co tutaj patrzę, to jest ten kawałek w technologii. W jakiej technologii? W technologii takiej, że tutaj nic nie było ruszane od żniw. Na wiosnę było przejechane gruberem raz i później od razu na to poszła talerzówka i ten mój poznaniak. No i w miarę to, jak cię mogę, wygląda. Obsada jest w miarę przyzwoita. Tylko że te chwasty tutaj widzę, że tak to glebówka za bardzo tutaj nie zadziałała. Za sucho było, tak mi się wydaje. Taki sobie powód tam wyszukałem. Chociaż mówię, to było pryskane nawet zaraz po zasianiu w tym samym dniu. Ale widocznie później nie było tej wilgoci i ta glebówka, widzicie, wszystko kurczę, jest tutaj więcej chwastu niż tej soi. No zobaczę, dam temu jeszcze tam powiedzmy tydzień czasu, jak to się tam zachowa, bo tu widać, że no oparzenia są na tych chwastach, to też tak nie rośnie za bardzo. No ale za fajnie to nie wygląda. No zobaczymy. Generalnie jeszcze tydzień czasu tutaj daję i zobaczymy, czy tutaj poprawkę robi, czy nie. No. Dobra, kolejna działeczka. Tutaj z tej strony sąsiad siał już tym Pottingerkiem. No i zobaczcie, obsada jak i powiedzmy rozdrobnienie ziemi całkiem inne. Oczywiście na plus. Chwastów też trochę jest, ale tak jak mówiłem, no zobaczymy, czy to będzie rosnąć, czy to będzie jakoś odbijać, czy to będzie rosnąć. No bo widać, zobaczcie, no tutaj mamy ten ostrożeń i widać, że on jest, no też pobrał ten środek i jak na razie no stoi, nie rośnie. Soja dosyć ładna. Obsada wydaje mi się, że tutaj wyszła za bogata, że tu będzie troszeczkę za gęsto. No ale tu była taka sama norma wysiewu jak do mojego poznaniaka. No i widać, że można było spokojnie te 20-30 kg na hektar zmniejszyć tą obsadę. Dobra, bierzemy tego stracha. Tamtego na razie zostawiamy. Niech sobie tam urzęduje jeszcze. Ogólnie tutaj najbardziej się bałem tego kawałka, że mi tutaj tą soję wyjedzą. Ale nawet nie ma tragedii, powiem wam szczerze. Większy problem teraz widzę z chwastami niż z tymi gołębiami. Bo tutaj dosłownie jakiś czas temu, jak jeszcze w tamtym tygodniu tu jeździłem, to dosłownie no, te gołębie się nie mieściły na tych drzewach, tak tutaj było już zasiedlone. Urzędują tam jeszcze dalej. No teraz to już nie zrobią tutaj jakiś tam większy szkód. Dlatego już ten tydzień sobie odpuściłem. Także w sumie takiego pilnowania to było no 2 tygodnie. Także tak to wyglądało. 2 tygodnie tutaj jeżdżenia. Tak starałem się. No w sumie jak ona zaczęła wschodzić, to tak 3 razy dziennie starałem się tutaj przejechać i je tutaj tak troszeczkę postraszyć, te grzywacze. Oczywiście, że to tam nie dawało jakichś tam efektów, bo jak je postraszyliśmy, to one za pół godziny z powrotem wracały, ale jak to robiliśmy tak regularnie, to co, no soja jest. Może to ze względu na pogodę, bo naprawdę w tym roku wydaje mi się, że warunki do wschodu były idealne.
bo było dosyć ciepło. Także te warunki były super i może to tą soję tutaj ocaliło, że po prostu ona dosyć szybko jedno licie wzeszła i po prostu jej nie zdążyły te grzywacze wydziobać wszystkiej. Szkody były, bo nie powiem, że nie, bo widywałem właśnie rośliny wydziobane, powyrywane, ale no jak widać, że nie na obsadzie, to tam nie zrobiło jakiegoś większego wrażenia. Dobra, jedziemy, wam pokażę tam, bo tam się akurat jest takie miejsce, gdzie się łączą ślady po dwóch siewnikach i tam fajnie właśnie widać, jaki efekt mamy po tym Vitasemie, jak i po poznaniaku. Także lecimy. No i dobra, tutaj mamy bezpośrednie porównanie poznaniak vs Pottinger. Także różnicę widać chyba gołym okiem. Tutaj oczywiście poznaniak, tutaj Pottinger. Czy odwrotnie? Jak myślicie? Nie no, oczywiście, że odwrotnie. No, tylko też wiecie, no, nie ma co porównywać też siewnika talerzowego do czego? Do redlicy, nie? Na takiej ziemi. Później wam podjadę, pokażę wam, jak poznaniak siał na lekkiej ziemi, na takim, no, na normalnej piaszczystej ziemi. No to tam, powiedzmy, efekt był mniej więcej coś takiego jak tutaj, nie? No, a jednak na ciężkiej ziemi no te redlice się po prostu nie sprawdzają. Teraz jest ok, ale powiem wam, że jeszcze byłem chwilę, jakiś czas temu, kilka dni temu, to dosłownie no tak z niepokojem trochę patrzyłem na tą soję, a teraz uważam, że lepszą wydajność uzyskam właśnie po poznaniaku niż po tym Vitasemie, z tego względu, że tutaj wyjdzie troszeczkę, jak na moje oko, jest tutaj ta soja za gęsto posiana na oko. To się powinno policzyć rośliny na metr kwadratowy i by było wszystko wiadomo. No ale wiecie, jak jest. No tak to wyszło, czyli generalnie tak tutaj wygląda to po tym Vitasemie. Tutaj był wypadek przy pracy. Zamarzła nam ta soja w siewniku i przetykaliśmy po prostu. Ten Vitasem nie ma tego mieszadła takiego na dole i tam się ta soja zablokowała i szturaliśmy tam patykami i nam jedno chyba dęko się nie domknęło wtedy, jak to przetykaliśmy, i po prostu był efekt taki, że sąsiadowi jeden lejek tak sypał po prostu z marszu, ile wlazło, nie? No i tak też przy sianiu się zastanawiałem, co ten kurczę, albo mój poznaniak sieje za mało, albo sąsiadowi za dużo szło. No to widać, że norma była ok, tylko po prostu ten jeden lejek tutaj robił tą robotę i on wysiewał za no, była ta klapka niedomknięta na dole i po prostu siał jak i ile wlezie. No, także tak to tutaj wygląda. No a po poznaniaku już wam pokazuję, jak ta soja wygląda. Wzeszła dużo później po tym moim poznaniaczku. No ale jest. Najważniejsze, że jest. Obsada, no to widzicie, dużo, dużo, dużo mniejsza. Tak to tutaj wygląda. Ale mówię, że tutaj to będzie ok. Widać, że jest jednolicie wszędzie zasiane. Także będzie w porządku. Ta soja sobie spokojnie się tutaj na tym areale rozkrzewi. Także akurat pod tym względem nie ma tutaj nawet powodów do niepokoju, moim zdaniem. Tylko że tak widzicie, nierównomiernie, nie? To jest wszystko tak zrobione. No, ale ogólnie jest ok. Także jednak na takie ziemie ciężkie
dużo lepszym rozwiązaniem jest ta leś, nie? No tutaj było zastosowane też kilka tych strachów. Tam jest co? Jastrząb jeszcze lata. Tutaj drugi jastrząb. Nie będę ich na razie zbierał, bo mam za małe auto, żeby to spakować. Tu na sam początek dałem takie chorągiewki. O, zobaczcie, ile tam jest. Na rogu. Tych grzywaczy. No ale teraz to już nie stanowią problemu. No one sobie jedynie mogą to z wierzchu jeszcze odbierać. Ewentualnie jakby jeszcze jakieś schody były, to jeszcze mogą tam robić szkody. Ale to już generalnie jest po temacie. Co tam miałem mówić? No te jeszczębie fajne, ale to też jak gdyby tu powiedzieć, efekt odstraszania mają. Ja wiem. No na przykład tam już latały kilka dni te jeszczębie, no i tutaj już siedziały gołębie, jak widziałem. Także też bez rewelacji jakoś z efektem odstraszania. Dobra, także co? Idę po tego stracha. Tam są jeszcze dwa, które wcześniej zebrałem. I co? Jedziemy dalej. Pokażę wam najwyżej jeszcze na koniec, jak wyglądają wschody po poznaniaku na lekkiej ziemi. A przy okazji sobie jeszcze tam zobaczę ten rzepaczek, to wam może pokażę. Także dobra, ja to wyciągam i lecimy. Tutaj z chwostami też jest problem, tylko zobaczcie, tutaj ciekawa sprawa. Skrzyp, jakby to powiedzieć, się tak położył. Nie wiem dlaczego. A zaraz podjedziemy na drugi koniec pola, tam gdzie te grzywacze siedzą. To wam pokażę, tam skrzyp jest w ogóle no nietknięty prawie, że w ogóle nie. Także nie wiem też, o co chodziło. Przecież oprysk był praktycznie no bez mała, nawet jedną beczką to było robione. Bo dookoła sobie zaczynałem, praktycznie objechałem sobie całe pole. Czyli tam poszła ta sama dawka, co powiedzmy tutaj przy brzegu. No, tu już była chyba druga beczka. Ale w zasadzie to wszystko szło to samo, no nie wiem. Ciężko mi to wyjaśnić, te anomalie rolnicze. Także co, tutaj chyba też popraweczka, na pewno na jednoliścienne coś tam będę musiał zastosować. No zobaczymy, no jeszcze mówię, chwilę sobie tutaj daję czasu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj w uwrocie też powiem wam, że myślałem, że tutaj już nic nie wykiełkuje. No nie ma szału na tym uwrociu, bo to było zajeżdżone. I tu już też siałem poznaniakiem. No i widzicie, że to w tym miejscu, gdzie o, widzicie, najbardziej było zajeżdżone, gdzie tutaj się cały czas nakręcało, no to jest tych roślin tyle, co kot napłakał. No ale dadzą sobie radę. Tu już troszeczkę więcej. Dobra, także lecę jeszcze po tamte dwa i jedziemy na rzepak. No i dobra, jesteśmy w rzepaczku i patrzę, jakaś trąba mała płatki zwiewa. Dobrze, nie będą opadały, to nie będzie chorób. O, tu jeszcze pszczoły pracują, nie wiem, czy słychać. Dzisiaj już kiepsko, to znaczy dzisiaj o tej porze, bo mamy już którą godzinę? Chyba po 6 godzinę, także już tak słabo, ale jeszcze widać, że pracują. Pszczoły. Dobra, zaraz sobie może podejdziemy na rzepaczek. No to jest generalnie, nie myślcie, że wszystkie rzepaki ma taki ogrodnik. To jest generalnie najlepszy. No, nawet nie kawałek, znaczy najlepszy rzepak, o, że tak powiem, bo też nie najlepsze pole, bo tam dalej przecież tak jest, z puchek tarasiane soją wypadło,
tam w środku też, dobra, już podejdziemy. Także nie myślcie, że wszystkie rzepaki tak wyglądają u ogrodnika. To mówię, to tylko jest taki najładniejszy kawałek. No, ale ja wiem, jakby to ocenić, ten rzepak. Myślę, że tutaj całkiem przyzwoicie. Ten jaki wyrósł, to jakaś, chyba jakaś inna odmiana. Chyba, że z pęda głównego. Nie? Nie wiem, nie znam się za bardzo na rzepaku. Generalnie wysoce prawdopodobne, że jeszcze rok tylko go będę uprawiał i nie wiem, czy po prostu nie zrezygnuję. Chcę sobie generalnie tak większość pól przelecieć tym rzepakiem i co? I odpuszczam nową prawę, bo taka wydaje mi się za bardzo problematyczna jak dla mnie. No, tutaj widzicie takie odcięcie. To jest miejsce, gdzie był jak gdyby siew w pierwszym terminie. Czyli tam, nie wiem, któregoś września, chyba początkiem września był siany dotąd. Tam już było za mokro, topiłem się, nie dałem rady tego zasiać i tu już od tego miejsca, widzicie, był siany troszeczkę później, no troszeczkę tam chyba w tygodniach później, nie pamiętam dokładnie terminu. Także widać, że jest dużo niższy. A poza tym tutaj już w ogóle nie miał azotu nic, nie? Czyli gdzieś tak mniej więcej chyba dwie ścieżki, czyli nawet nie tutaj do końca, tylko gdzieś tam pewnie w połowie tamtej ścieżki dostał azot. Ten cały środek jest tutaj bez azotu wiosennego. No i co, powiedzielibyście, że tutaj nie poszło nic azotu? Ani litry. Po bokach chyba dostał dwa razy po 300 litrów, 32, a tutaj nic. Bo planowałem tutaj w ogóle ten rzepak przesiewać. Tutaj generalnie mówię, że ten cały środek dopiadę sobie dookoła, gdzie to możliwie to wygląda. A mówię, ten cały środek tutaj w ogóle na wiosnę tutaj nie było widać tego rzepaku, nie? Także mówię, dobra, zostawię to na razie, a później sobie to przesiejemy soją, nie? No, ale to tak, no zobaczcie, no tutaj nie wygląda to spektakularnie, bo jest takich dużo placów, ale na chwasty też niczym tu nie było robione. Na jesień chyba tylko na jedno liścienne poszło. Tutaj już na dwa liście nic nie było robione. Z ochrony dopiero tutaj poszedł na płatek, nie? Już na płatek jechałem wszystko, bo mi akurat zostało oprysku, także już przeleciałem sobie wszystko. A tak to wcześniej nic, żadnych insektycydów, żadnych grzybówek, dopiero mówię, ten płatkowy, ta płatkowa grzybówka i tam jakiś insektycyd poszedł. I to wszystko by było z ochrony. No i tak się ten rzepaczek prezentuje, bez azotu i ze szczątkową ochroną. Myślę, że chyba nie najgorszy. Coś jeszcze chyba dobrze zrobiłem, że po prostu tego nie przesiewałem, nie? Bo praktycznie nawet, ja wiem, no połowa nakładów. No plonu też nie będzie kto wie jakiego, no ale jak już rośnie, to nie rośnie. A soję, no to przesiałem tam, jak jest ten strach. Ten kawałek, tam wam na filmie pokazywałem, tam jest, nie wiem, 60 arów chyba tylko jest przesianych. Nie wiem, nie chcę mi się tam iść za bardzo, bo już muszę wracać do domu, bo goście jadą. Także innym razem sobie podejdziemy, ewentualnie jak będziecie chcieli coś tam, żebym wam jeszcze ponagrywał, to jeszcze wam tam przejdę. No, także tak ten rzepaczek wygląda. Ogólnie cała reszta rzepaku jest, jak gdyby to powiedzieć, bardziej wyrównana, ale w kondycji bym powiedział, że troszeczkę gorszej. Obsada też tam nie była za dobra, bo to sianie, no raz, że tym poznaniakiem nieszczęsnym, a dwa, że w takich warunkach, no było to praktycznie, to było siane tak w błoto i to widzicie jak wychodzi. No ale tutaj, no to naprawdę, jakbym miał taki rzepak, to
to naprawdę bym był bardzo zadowolony. To chyba musi być jakaś inna odmiana. Się tutaj zaplątała. Bo jest całkiem inna ta roślina niż pozostałe. Dobra. Także co, idziemy jeszcze na szybko. Ile tego filmu będzie? Kurczę, to zaś 120 minut. To w tych krzakach to też była plaga tych grzywaczy. Miały bazę wypadową na moje pole. No i co, z daleka to tak całkiem przyzwoicie wygląda, nie? No z bliska niestety trochę gorzej. Zwłaszcza na tych wrociach. Ale tak jak wam mówiłem już, że ja jestem naprawdę zadowolony z tej soi. Jak już przesiewać nie trzeba, to jest ok. No tutaj u wrocie także najgorszy. Tutaj też były te prace tam jesienne, melioracyjne. Tak się tu nie chciało za bardzo zorać. Także jak już tak jest, to naprawdę ja jestem zadowolony. No i co? Ten skrzyp. Tam patrzyłem przy drzewie, też było z tej samej, z tego samego zbiornika pryskane, że tak powiem, z tego samego szczała. No i zobaczcie, skrzyp, no całkiem inny, nie? Stojący, żywy, a tam, no tak jakby go troszeczkę łapnęło, nie? Także nie wiem, o co to tutaj chodzi. Dobra, idę po tego stracha i lecimy do domu. Tam wam jeszcze nagram na koniec na tym piasku, jak wyszły te siewy. Tutaj ta obsada tak wygląda. No, okej, okay, no naprawdę. Po raz 20 powiem, że ja jestem z tej obsady zadowolony. Właśnie w coś takiego celowałem. Także co, tyle chyba na razie. No, tu już zobaczcie, ziemia się zmienia na taką bardziej, że tak powiem, pulchną. No i od razu obsadę, zobaczcie, jak od stracha idzie elegancko się polepsza, nie? Chyba, że to takie złudzenie tylko. Siane co każdą redlicę, także rozstaw troszeczkę większy, ale naprawdę w porządku. Jaszczur tam lata. I tak to tutaj wygląda. Dobra, tak co? Stracha pod pachę. Ten ma, zobaczcie, ten już jest wielkogłowy. O, dzieci odwrotnie namalowały. O, tu dobrze. Ten jest wielkogłowy, żeby go dobrze było widać. I lecimy do domu, także cześć. No i dobra, tu już jestem na tych działkach koło domu. No i zobaczcie, tu już obsada praktycznie, no idealna, bym powiedział, nawet za gęsto tutaj wyszło. Norma cały czas ta sama, czyli 150 kg na hektar. Tak wyszło z próby kręconej. No i całkiem ładnie, nie? To wygląda. Tutaj oczywiście na uwrociu troszeczkę się nałożyło, ale już tutaj zobaczcie, idealnie, tak jak ma być. Gołąbki też są. Dobra, jeszcze wam jedną działeczkę pokażę. Tu oczywiście poznaniaczek, tutaj truskawki. Nie wiem, czy tam będzie widać, ale ładnie kwitną. Dobra, idę na jeszcze jedną działkę i by było na tyle. No i dobra, tutaj też mamy soję. Też całkiem fajna obsada. Bardzo, bardzo przyjemnie to wygląda. Pasty też są. I co, jeszcze wam tutaj pokażę, że jednak ten poznaniak nie jest taki zły. Na takie lżejsze ziemię to naprawdę się to całkiem fajnie sprawdza. Ale no jest tego dziadostwa. Ale no mówię, na tej ziemi, tak jak tam była, to do tych talerzowych
nie ma nawet podejścia, nie? No, tu już widzicie, ziemia taka lżejsza i jak to wygląda już całkiem fajnie. To była soja siana. Ile? Dzień wcześniej niż na tym polu, co byliśmy tam przedtem. Tu widzę, nie wiem, chyba od wiatru? Taka jest dziurawiona. Od czego to jest? Nie wiem. Dziwne takie trochę. Ale ogólnie powinno być ok. Tak to się prezentuje. Tutaj było chyba zatrzymanie siewnika i taka przerwa trochę wyszła. No, a tutaj całkiem fajnie, nawet rządeczki widać. Także naprawdę w porównaniu do tamtego roku to obsada jest naprawdę dosyć, no tak bym szczerze, że dwa razy większa, nie? No, dobra, także co, tak to wygląda. No i dobra, jesteśmy na kolejnej działeczce. Tutaj na tej, co testowałem, te brony za talerzówką. No i zobaczcie, no też elegancko to tu wszystko wyszło. Obsada idealna moim zdaniem. Tutaj ciut tak też za gęsto, ale tutaj też pewnie się na poprzecinku troszeczkę wysypywało. Ale soja naprawdę ładna, podoba mi się. Wykopiemy sobie jedną roślinę, poszukamy tych brudawek może troszeczkę. Pójdzie. Dobra. No i co? Są brudawki czy nie ma? Ciężko stwierdzić. Jest. Tutaj chyba. Nie? To jest brudawka, tak mi się wydaje. Czyli powinno być ok. A tutaj pszeniczka się dopiero tak zabiera za życie. Powoli. No i tutaj też ta soja. Dobra. Jedziemy. No i dobra, zobaczcie. Tutaj mamy z jednej strony las, z drugiej strony las. I tu jest pod liniami takie wolne miejsce po prostu. No, miało być nieużytek, to już mówię. Lepiej coś tam zasieć, by coś rosło. No i zobaczcie, jaka ta soja wygląda. Czyli taka bardziej przyziemna, nie? No, tutaj za gęsto, bo tu było chyba dwa razy przejechane. No, ale mniejsze o to. Zobaczcie, jak wygląda tutaj. A jak powiedzmy na, że tak powiem, otwartej przestrzeni. Już tutaj się kończy. Raz się kończy. No i zobaczcie. Gołym okiem widać, że no kilka dni różnicy, nie? We wzroście, można powiedzieć. To już jakie ma liście. Jakie rośliny. A tutaj jednak w tym miejscu zacienionym, no taka no dużo mniejsza, dopiero te pierwsze liście są. O, jeszcze truskawki, zobaczcie, truskawa jeszcze się tutaj ocaliła. No i tak to wygląda. Dobra, także co, ja kończę taki nudny odcinek, ale jak kogoś to interesuje, tam ta uprawa, to pewnie coś tam będzie mógł zaobserwować z ciekawostek. Także co, ja idę zamykać szklarnię, a z wami się żegnam, także na razie, cześć.